W wrześniu 2024 na konferencji Apple wspomniało m.in., że są jak to zawsze w Apple podekscytowani ogłoszoną dla wersji iOS 18 możliwością wysyłania SMS-ów i wysyłania zdjęć wideo za pośrednictwem satelity, w momencie gdy tylko ta funkcjonalność tej wersji ios zostanie udostępniona klientom, użytkownikom. Bazowa funkcja, czyli to wzywanie SOS przez satelitę, pojawiła się u Apple jakiś czas temu. W przypadku telefonów w wersji 14 i nowszych użytkownicy Apple'a mają już taką możliwość w postaci wysyłania wiadomości tekstowych, i innych także niż awaryjne przy użyciu swoich telefonów. Natomiast przede wszystkim chodzi o alarmowe SOS poprzez łącze satelitarne, czyli o wysyłanie wiadomości tekstowych np. do służb ratowniczych, gdy jesteśmy poza, zarówno poza zasięgiem sieci i komórkowej, i poza dostępem do Wi-Fi. Samo w sobie jest to oczywiście ogromna sprawa dla bezpieczeństwa, czy wręcz nierzadko ocalenia istnień ludzkich, które no, jest możliwość uratowania na obszarach dzikiej przyrody albo podczas jakichś kataklizmów, gdy znajdziemy się w martwych strefach na terenie kraju, poza zasięgiem właśnie sieci komórkowej, poza zasięgiem tradycyjnego Internetu. I tak zresztą to też jakby pozycjonuje, reklamuje samo Apple. No tylko, że to działa nie w każdym kraju. Nie w każdym kraju w Europie i niestety nie w Polsce. Funkcja alarmowa SOS, czyli to SOS przez łącze satelitarne, jest dostępna m.in. w Australii, Belgii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, w Niemczech, Luksemburgu, nawet Nowej Zelandii. Jest w Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA. I nie trzeba być Sherlockiem, aby zobaczyć, że Polska nie znajduje się na tej liście. I dlatego właśnie Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do Apple o umożliwienie korzystania z funkcji emergency SOS via satelita na terenie Polski. Sama technologia satelitarna wykorzystywana do połączeń alarmowych opiera się na sieci satelitów krążących wokół Ziemi. Te satelity pełnią w pewnym sensie rolę tak jakby wież przekaźnikowych czy przekaźników komunikacyjnych, odbierają sygnały z urządzeń naziemnych, przesyłając je do kolejnych odbiorników, a dalej do służb ratowniczych. Jeśli znajdujący się w niebezpiecznej sytuacji wędrowiec, użytkownik, krótko mówiąc człowiek, obywatel, na przykład w kurach uległ wypadkowi, chce zadzwonić lub wysłać SMS do służb ratunkowych i nie może się połączyć w sposób, że tak powiem, tradycyjny, ponieważ znajduje się w lokalizacji, gdzie nie ma ani Wi-Fi, ani zasięgu sieci komórkowej. Jego iPhone, o ile to jest, tak jak mówiłem, model 14 i nowszy, może próbować się łączyć przez satelitę. Trzeba się wtedy znajdować na zewnątrz, nie w budynku i mieć wyraźny dostęp, że tak powiem, do nieba do horyzontu. Użytkownicy korzystający z tej usługi będą łączeni bezpośrednio ze służbami ratowniczymi lub specjalnymi y, osobami pracującymi w Apple czy dla Apple, które następnie będą się kontaktować już w imieniu poszkodowanego ze służbami. Nieco dokładniej kwestie w ogóle satelitarnego ja omawiałem w filmie na moim kanale. Podlinkuję go na końcu tego filmu, i też znajdziecie informację o nim w opisie pod filmem. W każdym razie, obecna funkcja przyda się jednak nie tylko w sytuacji kryzysowej, z wykorzystaniem łączności satelitar satelitarnej, będzie można też udostępniać, na przykład bliskim czy innym osobom, swoją lokalizację. Przedmiotowe pismo czy list Ministerstwa Cyfryzacji został wystosowany do Apple 27 września 2024. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca w nim uwagę, że w Polsce połączenie alarmowe z numeru innego niż europejski numer alarmowy, czyli 112, może być w niektórych okolicznościach niemożliwe, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do swojej sieci komórkowej. Ministerstwo podkreśla także, że i Co moim zdaniem bardzo słusznie, że ta usługa mogłaby być bardzo pomocna w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, które choćby ostatnio nawiedziły Polskę i inne kraje Europy Środkowej, powodując nierzadko uszkodzenia i awarie poważne struktury infrastruktury odpowiedzialnej m.in. za łączność telefoniczną. Moim zdaniem z powodzeniem też można było zwrócić uwagę na to, że nasi tutaj wschodni sąsiedzi dosyć, dosyć często próbują na przykład zagłaszać sygnał GPS czy, czy sygnał GSM tutaj na wschodnich rubieżach, w związku z tym to też mógłby być jakiś dodatkowy argument. W każdym razie w dokumencie skierowanym do Apple zauważono także, że telefony Apple nie są w Polsce bynajmniej niszowym produktem na rynku. I szacuje się, że około 20% użytkowników smartfonów właśnie korzysta z urządzeń z systemem iOS. Piszcie, zapraszam, w komentarzach, co wy sądzicie o tym pomyśle, o tym apelu rządu, o jego piśmie do Apple. Bo widać, że w Europie Apple pokazuje, że są równi i równiejsi. Mnie się wydaje, że to w zasadzie dobry, bardzo dobry ruch rządu. Miejmy oczywiście nadzieję, że wytrwają w tych staraniach, że na piśmie się nie skończy i ta funkcjonalność wkrótce także pojawi się w Polsce. Ona, czyli ta funkcjonalność rzecz jasna, no też nie jest w 100% idealna, ale lepiej, żeby była niż nie. Mówię, że nie jest idealna, ponieważ śledząc strony czy portale, na przykład amerykańskie, da się, że tak powiem, wyczytać informacje o pewnych osobliwościach tej funkcjonalności. Chodzi mi o to, że aby zadziałał ten, ten sposób jakby komunikacji czy przez satelitę, musi być, jakby przez telefon doświadczony, całkowity, zupełny brak sieci. Na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzieś poza jakby większymi skupiskami, poza miastami, ale jednak mamy dostęp do jakiejś sieci komórkowej, jakiejś słabej, czy to tylko 3G, czy jakiejś jeszcze innej, marnej, yy, z której no nie za bardzo da się nawet wykonać pełnoprawne, dobre jakościowo połączenie, czy wysyłać sms ale mimo wszystko jakaś kreska, czy dwie kreski zasięgu będą przez telefon rejestrowane, to w tym momencie telefon nie przełączy się w ten tryb satelitarny. Mam nadzieję, że to jest jakieś czasowe niedopatrzenie, że Apple to w tym zakresie zmieni, dopracuje. Rozwiązanie Apple to z całą pewnością ruch w dobrą stronę i dla wielu będzie pomocne. Być może uratuje niejedno zdrowie, niejedno życie. Jeśli jednak ktoś uprawia jakiś poważniejszy hiking, trekking i używa urządzeń typu Garmin Inreach, to zdecydowanie wstrzymałbym się jeszcze z wyrzucaniem ich do kosza. Trzeba pamiętać o tym, że. Jednym z problemów, jaki dotyczy smartfonów, w szczególności też i iPhone'ów, jest ich czas pracy. W mojej ocenie to jeden, ale nie jedyny też powód, aby nie używać Apple jako zwykłego komunikatora do nawigacji i komunikatora satelitarnego. Po pierwsze, właśnie te baterie. Korzystanie z funkcji satelitarnej dosyć szybko, dodatkowo wyczerpuje baterie, co jest szczególnie problematyczne, gdy... No, tak jak przeważnie to bywa, używam iPhone'a i do nawigacji, i robienia zdjęć czy czegokolwiek innego. Poza tym czas pracy na baterii, nawet jak specjalnie nie szalejemy ze zdjęciami nawigacją, też nie jest przesadnie długi. Tutaj mówimy o pełnym jednym dniu, może w porywach dwóch, czyli 24, może 48 godzin, lub coś pomiędzy. A dedykowany komunikator, czy tam takie urządzenie typu właśnie GPS Map Garmina może wytrzymać na jednym ładowaniu nawet kilkaset godzin. Do tego dochodzi oczywiście też jego trwałość i awaryjność. To są urządzenia typowo dedykowane właśnie do outdooru. Nawet wytrzymałe, grube i telefonu prawdopodobnie nie ochronią go przed naprawdę znaczącym upadkiem, jakimś jakimś wypadkiem czy przegrzaniem się na słońcu, jakimś poważniejszym kontakcie z wodą czy niskimi temperaturami. I fakt, że wsparcie satelitarne Wepl działa w małej liczbie Państw też jest tutaj pewnym ograniczeniem i argumentem właśnie na rzecz yy, dedykowanych urządzeń. Ja w każdym razie zatrzymam swojego garbina inni niż pewnie jeszcze przez jakiś czas. To tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Cześć.